Czy trudno podsumować, że to było spotkanie, bo warunki widzieliśmy, jakie były. Śnieg, który leżał na boisku, uniemożliwiał jakąkolwiek grę kombinacyjną, jakąkolwiek grę taką, jaką chcemy grać, czyli po ziemi. Dużo bezpośredniej gry, bezpośredniej walki, podań za linię obrony. Kto był bliżej, kto zebrał, kto dalej kopnął, kto więcej sobie zrobił gdzieś tam miejsca na to, aby dokładnie trafić piłkę, miał w pewnych momentach przewagę. Mimo tego sytuacji było sporo i z jednej, jak i z drugiej strony. Najbardziej żałujemy oczywiście tej ostatniej sytuacji Kaje Quintany, a później Roberta Picha, gdzie w dolitowym czasie gry mieliśmy możliwość strzelenia gola na 2-1. Nie strzeliliśmy, jest 1-1. I tyle o tym spotkaniu. Najbardziej tutaj niezadowolony jest Greenkeeper Górnika Łęczna, który jak zobaczył, w jakim stanie jest to boisko po tym meczu, to miał łzy w oczach. Także takie jest podsumowanie tego spotkania. Dziękuję trenerze. Mamy też kilka pytań. Pierwsze pytanie. Serie porażek i porażek na wyjeździe zostały przerwane, ale czy ten remis to kamień z serca, czy jednak niedosyt? Nie, ja w żaden sposób nie podchodzę do tego, że to kamień z serca, czy jakikolwiek niedosyt. Wykonujemy swoją pracę, mamy swój plan działania, budujemy zespół, przechodzi on, nie powiem, że jest w nim aż na tą chwilę aż bardzo dużo zmian, natomiast przechodzimy taką transformację, że tak mogę się w tej chwili wypowiedzieć. Jesteśmy w trakcie budowania. Wiemy, że stać się ten zespół na lepszą grę, ale dzisiaj nie można mówić o żadnej grze, bo to dzisiaj odprawa, którą przeprowadziliśmy w hotelu, w żaden sposób nie była możliwa do zrealizowania dzisiaj na boisku, przyjeżdżając tutaj, bo warunki nie pozwoliły na to, co mogliśmy dać. Kolejne pytanie. Czy nie bał się Pan wystawienia Tamasa w pierwszej minucie bez poważnych przygotowań i to w takich trudnych warunkach pogodowych? Nie miałem żadnych wątpliwości do tego, że Marek da radę. Powiedziałem, że da radę. Nie grał pół roku, to są fakty. Natomiast był po operacji, którą przeszedł na początku czy pod koniec tamtego roku w treningu i intensywnie trenował. Codziennie praktycznie miałem z nim kontakt, wysyłał mi filmy ze swoich zajęć po obserwacji tego, co robił tam z rehabilitantami, trenerami indywidualnymi. Wiedziałem, że jest przygotowany, jeżeli chodzi o wytrzymanie meczu pod każdym względem. Dlaczego zagrał Mark, a nie Daniel Gretarsson, który jest naszym nowym zawodnikiem? No z takich powodów. No Mark i Daniel trenowali tyle samo dni i mieli tyle samo jednostek z pierwszym zespołem, natomiast Mark zna ten zespół, zna każdego z zawodników. Komunikacja między nim a piłkarzami byłaby na zdecydowanie wyższym poziomie niż Daniela, który na dzisiaj uczy się imion, uczy się tego naszego stylu. Ale ja bym chciał, żeby oni rywalizowali ze sobą, na pewno Daniel dostanie szansę. Natomiast dzisiaj potrzebowaliśmy tego, że ta komunikacja Marka, dobry mental, energia pozwoli drużynie wejść na wyższy poziom. Dlaczego zabrakło dzisiaj Schwarza, Putnockiego i Stigleza? Schwarza zabrakło, bo jest kontuzjowany. Putnockiego zabrakło, bo jest kontuzjowany. A Stigleca nie było z nami ze względu na formę sportową. Okay. Czy coś poważnego stało się w Warnastce? Werdaska ma bardzo spuchniętą nogę w tej chwili i rozciętą skórę dosyć głęboko, także tam ten atak był bardzo taki niebezpieczny. Sytuacja bardzo kontrowersyjna jak dla mnie w polu karnym, gdzie niby piłka nie była w górze i sędzia nie mógł podyktować faulu, ale nasz zawodnik nie był w stanie kontynuować gry przez pewien moment i byliśmy w osłabieniu, także sytuacja na pewno wątpliwa i być może do rozstrzygnięcia w regulaminie sędziowskim czy rozgrywek, aby takie sytuacje w inny sposób interpretować, bo no co z tego, że ktoś kogoś kopnął w polu karnym, nie mamy z tego faulu, przeciwnik ma rzut rożny, a my nie mamy zawodnika i jednego z najważniejszych w kryciu indywidualnym na przystałych fragmentach gry. Przeprowadził Pan kilka zmian w składzie. Czy Pana zdaniem były to dobre decyzje? Uważam, że były to bardzo dobre decyzje. Już w przerwie mówiliśmy w szatni, że będziemy szukać jeszcze większej intensywności. Przede wszystkim na pozycjach 10 napastnika i wahadłach. Dlatego te zmiany były. Zmiana i Łyszczarza, i Iskry, i Kaje, Quintany,
na pewno dały tej drużynie takiego polotu, tak samo jak i Roberta Picha. Zmiana Łukasza Bejgera na ostatnie dwie minuty była spowodowana urazem Werdaski, ale uważam, że zmiany po raz kolejny przyniosły korzystny oddźwięk na boisku. Tak samo jak i w Gdańsku, tak samo dziś dały dużo, dużo dobrego. Czy były przed meczem konsultacje z klubami, czy chcą w takich trudnych warunkach w ogóle rozgrywać mecz? Nie było konsultacji, natomiast wolałbym grać na zielonej trawie, gdzie byłby mecz piłkarski, gdzie można by realizować to, co sobie zakładamy. No tutaj było i dużo przypadków, też była to niebezpieczna czasami wręcz gra, gdzie każde wybicie piłki, czy też niedokładne przyjęcie spowodowane tym, że piłka jest śliska, mogły spowodować to, że ktoś doznałby urazu. Na szczęście wszyscy skończyliśmy w miarę zdrowi, no bo Werdacka narzeka na ten uraz, ale to nie przez boisko, tylko przez kopnięcie przeciwnika. I ostatnie pytanie. Jak pan skomentuje pudło Picha z 95 roku? No pudło jak pudło. Oczywiście chcemy takiej bramki strzelać, tym bardziej Robert, który jest bardzo dobrym zawodnikiem. Ten gol w 100% dałby nam 3 punkty. Tych punktów nam sporo uciekło w ostatnim czasie. Ja się cieszę, że drużyna do końca walczyła o 3 punkty, że stworzyła sobie tę sytuację. Natomiast czy mam pretensje do Roberta? No nie mam pretensji, no bo zrobił wszystko, co mógł, aby znaleźć się w tej sytuacji i strzelać. No takie sytuacje się zdarzają. Wiadomo, że na koniec i tak za wynik będzie odpowiadał trener, ale takie rzeczy są normalne w sporcie i ma dalej próbować. Jeszcze nieraz da Śląskowi gola, który da nam zwycięstwo. No żeby podsumować to spotkanie, no na pewno trzeba się odnieść do tych warunków, które dzisiaj nas zastały. No już troszkę lat pracuję w tym zawodzie trenera i nie pamiętam, żebym ze swoją drużyną w takich warunkach rozgrywał mecze o punkty, tym bardziej mecz w Ekstraklasie. No, z początku meczu, z podejścia do meczu, no, wydawało się, że przede wszystkim może być sytuacja tego typu, że dużo przypadków będzie rządziło w tym spotkaniu. Ale jakbym miał teraz tak od końca spojrzeć na ten mecz, to wydaje mi się, że i tak zawodnicy Górnika Łęczna i Śląska Wrocław na pewno nie znudzili kibiców, bo mimo tych warunków obydwa zespoły pokazały sporo charakteru, obydwa zespoły stworzyły, powiedział, sporo sytuacji, obydwa zespoły dążyły do tego, żeby wygrać. Wiadomo, że stawką były 3 punkty. Ocena meczu, no pierwsza połowa na pewno początek, taki bardziej sam początek dla Śląska Wrocław. Śląska bardziej zepnął przez te pierwsze 10 minut na naszą połowę. Wiadomo, że ta gra się toczyła tak naprawdę bez fajerwerków. Chodziło o to, żeby wyprowadzić piłkę dłuższym podaniem. I tak obydwie drużyny to robiły. Wydaje mi się, że po 10, tak około 15 minuty do 45, my jako drużyna, jako Górnik Łęczna, no, znaleźliśmy sposób, odnaleźliśmy się na tym boisku w tych właśnie trudnych warunkach śniegowych. I wydaje mi się, że zaczęliśmy właśnie tworzyć sytuację. Fajne dośrodkowanie, strzał Przemka Banaszaka głową, później dobitka. Kolejna sytuacja była taka niezła w naszym wykonaniu. No i przede wszystkim dopięliśmy tego w 43 minucie. Sergiej Krykun, który też czeka długo na swoją bramkę, był tam na zamknięciu i przyczynił się do tego, że ta bramka na 1-0 padła. No i wydawać się mogło, że mimo tych trudnych warunków będziemy kontrolować ten mecz w drugiej połowie. Taki mieliśmy plan na drugą połowę, żeby ewidentnie w tych warunkach nie doprowadzić takiej sytuacji, że się cofamy głęboko, blisko własnej szesnastki. Chodziło o to, żeby tą grę kontrolować w takiej pozycji środkowej strefy. I tak staraliśmy się to robić. Przede wszystkim przy wyniku 1-0, tak mi się wydaje, od początku drugiej odsłony, no mieliśmy niezłe tam sytuacje, takie powiedzmy strzał Lokilo, strzał Damiana Gąski, strzał Dziwniela, tych takich momentów było. Śląsk też się starał odgryzać. No i wydaje mi się, że no, kluczowa dla wydarzeń finalnych to była ta czerwona kartka, moment osłabienia, wymuszone zmiany. No i jak miał powiedzieć, na pewno tutaj naszą drużynę trzeba mocno pochwalić za tą właśnie determinację w końcówce spotkania, kiedy graliśmy w dziesiątkę.
kiedy rywal bardziej przycisnął. I mając jeszcze w głowie ostatni mecz z Wartą Poznań, gdzie w końcówce straciliśmy bramkę, no to był taki moment bardzo ważny mentalnie dla mojej drużyny, żeby tutaj nie pęknąć, żeby to obronić. Ale też trzeba powiedzieć, że grając w dziesiątkę, no też tworzyliśmy sobie dwie sytuacje i też nie rezygnowaliśmy z wyjść z własnej połowy, bo mieliśmy oprócz tego stałe fragmenty, także byliśmy w grze. Wiadomo też, że mecz odbywał się bez naszych takich liderów, Maćka Gostomskiego, który no w nocy zachorował, Bartka Śpiączki, który pauzował za czerwoną kartkę, ale też wiadomo, że Bartek za czwartą żółtą, za ósmą żółtą kartkę pauzował. Wiadomo też, że Bartek by nie wystąpił, bo ma też lekki uraz, także no dobrze się stało, że ta pauza przyszła i zawodnik z jednej strony może się wyleczyć, a z drugiej strony odpauzować. No i pochwaliłbym, uważam, no, tą determinację zespołu, tak? Ale też Adrian Kostrzewski w bramce dzisiaj, jako bramkarz, ten, który zastępował Maćka Gostomskiego, debiut w Ekstraklasie w tak ważnym meczu, też w trudnych warunkach i grając w dziesiątkę, no też Adrian na pewno tutaj w końcówce też dużo nam pomógł właśnie w takich newralgicznych momentach, obronił sytuację. Jakbym spojrzał teraz z pozycji tych dwóch spotkań na to, co przed nami, no można powiedzieć, że to jest drugi mecz, w którym prowadzimy 1-0 i jednak kończy się wynikiem 1-1. Spojrzałem w ten sposób, że przede wszystkim punktujemy. Jesteśmy od iluś meczy bez porażki. Wiadomo, że to nie pcha tak bardzo do przodu w tabeli, ale powiedziałbym w ten sposób, że mental drużyny nadal jest taki, że ta drużyna nie przegrywa. Czuję z tej pozycji, że jest w stanie do każdego meczu kolejnego podejść tak mentalnie, sportowo o to, że można grać o zwycięstwo i na tym bym skupił uwagę. Teraz przed nami aż 3 dni wolnego, bo dopiero gramy następny poniedziałek z Wisłą Kraków. Po meczu w takich warunkach na pewno przyda się odpoczynek, bo naprawdę były to ciężkie warunki do tego, żeby tak fizycznie to wytrzymać. Dziękuję trenerze. Mam dwa pytania od dziennikarzy. Pierwsze, na jak duże piwo może liczyć Kostrzewski po tak wspaniałych interwencjach? No ja jako trener piwa nie stawiam, także to na pewno będzie musiał porozmawiać z kolegami, bo na pewno to tutaj no, bardzo się odcisnął na tym, że ta bramka druga nie padła. I jeszcze jedno pytanie. Biorąc pod uwagę przebieg meczu, czy remis pana satysfakcjonuje? Znaczy, ja nie chciałbym skupić uwagi na niedosycie, bo to nie jest dobre, bo są takie momenty w pracy trenera, w życiu drużyny, że trzeba czasami umieć docenić te małe kroki. Oczywiście można się tym frustrować. Tak było na wiosnę, kiedy były te remisy, skupialiśmy uwagę na tym, żeby pracować dalej, konsekwentnie. I tak właśnie będziemy podążać takim właśnie kierunkiem, że taką konsekwencją dopisujemy ten punkt. No na pewno z pozycji tego, że to powiedziałem na początku konferencji, że dwa zespoły mimo tak trudnych warunkach stworzyły sporo sytuacji i można powiedzieć tak odcisnąć się powiedzmy taką stwierdzeniem, że z tych sytuacji no, mogło być na remis. Także po części tak.